Proszę Państwa, 36 lat temu, we wrześniu 1982 roku w Polanicy Zdroju poznałem pewnego młodego człowieka. Miał bardzo bujną czuprynę. Ten, który mówi, też troszeczkę inaczej wyglądał, był młodszy co najmniej o 30 kg, ale tym człowiekiem, którego poznałem wtedy na obozie adaptacyjnym studentów roku zerowego był Włodzimierz Czarzasty. Był szefem zgrupowania Uniwersytetu Warszawskiego właśnie w Polanicy na obozie Zrzeszenia Studentów Polskich, które przygotowywało młodych studentów do tego, by wejść na uczelnię jak najmniej problemowo. Lata mijają, spotkaliśmy się z kolegą Włodkiem również i w partii lewicowej, w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tak chcieliśmy, jako członkowie partii, by Włodzimierz Czarzasty został naszym przewodniczącym. Jestem przewodniczącym i jestem przekonany, że poprowadzi nas do zwycięskiego boju w tegorocznych wyborach samorządowych. Włodku, poproszę Cię teraz, byś zabrał głos jako przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Napisali mi 10 kartek. Ale chyba nie będę z tego korzystał. Proszę Państwa, witam serdecznie. Kilka takich refleksji. Najpierw może o programie samorządowym. Pytają się nas, jaki będzie program ogólnopolski w samorządzie. Program ogólnopolski w samorządzie przedstawił PiS, przedstawiła Platforma Obywatelska. Więc ja chciałem Państwu powiedzieć, my nie mamy ogólnopolskiego programu samorządowego, bo uważamy, że w każdym mieście, w każdym gminie, w każdym powiecie, w każdym województwie musi być realizowany taki program, jak ludzie tu mieszkający, jakiego ludzie tu mieszkający oczekują, a Wy chcecie realizować. Zawsze powtarzam złotówkę, na chodniku w Olsztynie lepiej widzieć z Olsztyna niż z Warszawy. Ja mogę tylko powiedzieć, taką dać ogólną wskazówkę, bo tak Rada Krajowa przyjęła i taki kierunek, żeśmy przyjęli. Tak jak mówił Władek, nie ma silnej, demokratycznej Polski bez samorządu. To jest głęboka myśl, dlatego że PiS nie uważa samorządu za rzecz najważniejszą. PiS mówi o samorządzie w ten sposób: jeżeli wygramy w samorządzie, w tych województwach, w których wygramy, rząd pomoże. W tych, w których przegramy, rząd nie pomoże. Jakie to jest myślenie samorządowe? To jest absurd, tak? To jest centralne zarządzanie. Myślenie samorządowe to jest społeczeństwo obywatelskie, to są prawa ludzi, to jest możliwość realizowania przez tych ludzi swoich pragnień, swoich możliwości. To jest nie wtrącanie się w to, co jest ważne dla Olsztyna i dla innych miast w tym regionie, w tych powiatach, w tych gminach. No nie można po prostu zarządzać centralnie całym krajem. My jesteśmy jako SLD przeciwni temu. My wierzymy w społeczeństwo obywatelskie, wierzymy w jego mądrość, wierzymy w jego doświadczenie, w jego przesłanie, wierzymy w ogóle w to, że to społeczeństwo chce czegoś, wie czego chce i wie jak to zrealizować. Samorządność w myśli socjaldemokratycznej jest bardzo ważna. Scentralizowane państwo nie jest naszą koncepcją w żadnym wypadku. Silne państwo w kategoriach dystrybuowania różnych dóbr, owszem, ale samorząd musi iść swoją drogą i to jest gwarancja społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego samorząd jest dla nas ważny. I druga sprawa, taka ogólna, ale ciekawa. Poddaję pod Państwa refleksję i proszę o to. W tej kadencji, która będzie pięcioletnia, więcej uwagi trzeba zwracać na obywatelkę i obywatela niż na infrastrukturę. Infrastruktura powinna służyć ludziom. Jeżeli w Polsce jest dobrze, jeżeli się poprawia, ludziom musi być po prostu lepiej. I doktryna w związku z tym jest taka, my, nasi ludzie, nasi samorządowcy, nasi kandydaci
muszą się zwrócić i pracować głównie dla ludzi. Więcej inwestycji w ludzi niż w infrastrukturę. Taki jest przekaz centralny. Koniec. Innego przekazu nie ma. Róbcie, siejcie, dogadujcie, wymyślajcie, co jest ważne dla ludzi, dla każdego człowieka oddzielnie. Jeżeli jest ważny żłobek, trzeba stawiać żłobki. Jeżeli przedszkola, to przedszkola. Jeżeli starsze pokolenie nie ma domów dziennej opieki, a one są potrzebne, to budujcie domy dziennej opieki. Ale nikt wam tego nie będzie kazał. Nikt nie przyjmie takiej zasady jak PiS, że będziemy dawali pieniądze na to, na to, na to i to będą pieniądze rządowe. Bo nie rządzimy. W związku z tym nie wchodźmy w ułudę. Nie będziemy również się w Warszawie ani w żadnym mieście ścigali, i to dobrze o tym Rozenek Andrzej mówi, na ilość linii metra. To są absurdy. Jedna partia wychodzi, mówi, zbudujemy 5 linii metra, a druga 9 linii metra. Kurna, to jest nieprawda. Nie zbudują, bo nie ma na to pieniędzy. To są bzdury. To po prostu są bzdury wyborcze, które nigdy nie zostaną zrealizowane. Dlatego ważne dla nas przesłanie. Obiecujcie tylko te rzeczy, które jesteście w stanie potem zrealizować. Bo za to, że żeśmy obiecywali swego czasu rzeczy, których nie zrealizowaliśmy, dostaliśmy po tyłku, tak, że nie jesteśmy w Sejmie. Ja już nie chcę do tej historii wracać, bo z niej tylko trzeba wysnuwać wnioski. Ale jedną z najważniejszych rzeczy dla polityków jest realizować to, co się obiecuje. Lepiej obiecać realnie, niż obiecać na wyrost, bo zawsze ktoś nam bary studenckie przypomni. Dofinansowanie jakichś barów, to się będzie wlekło i wlekło i wlekło. W związku z tym już nie twórzmy takich rzeczy, które będą w przyszłości powtarzane. Czy dwa bloki powinny być w Polsce, czy trzy? No bo to taka jest dyskusja w tej chwili, tak? Dyskusja, która wczoraj zakończyła się ostentacyjnym, pięknym, prześlicznym, nagłośnionym wejściem Barbary Nowackiej do Platformy Obywatelskiej. Proszę Państwa, nie dajmy się zwariować. Doprowadzenie Polski do tego, że będzie PiS i anti-PiS, nie jest dla naszego kraju wyjściem. Musimy to przetrwać, tę falę absurdu. Polska po wyborach też będzie Polską. Też będzie trzeba żyć. Nie można budować wszystkiego na bazie nienawiści do jednej czy do drugiej partii. My mamy swój program. Wierzymy w ten program. Ten program może być realizowany tak naprawdę tylko przez partie socjaldemokratyczne. Więc niech będzie PiS, nikt go przecież nie zabije. Niech będzie Platforma Obywatelska, chadecka, która będzie wokół siebie i wokół swojego systemu wartości zbierała ludzi, i niech będzie progresywna socjaldemokracja, czyli to, co my tworzymy. Na tym naszym polu jest wiele do zrobienia. Powstają inne inicjatywy, trudno się rozmawia z partią Razem, ale to pole się czyści. Nikt inny jak nie my nie wprowadzi zdrowych zasad państwa świeckiego. Nikt nie będzie pilnował wieku emerytalnego, nikt nie będzie mówił inaczej od nas, każdy będzie mówił inaczej od nas o historii, co jest ważne dla nas. Każdy będzie również traktował prawa nabyte, które były zabrane za Platformy Obywatelskiej i za PiS-u. Mamy tu przedstawiciela służb mundurowych Federacji, po prostu tak jest. Nikt uczciwie tego nie będzie stawiał, a my musimy to uczciwie stawiać. Zawsze się pyta w tym momencie, kto weźmie odpowiedzialność za to, że jeżeli zrobimy dwa bloki, pójdziemy razem z Platformą Obywatelską, zniknie z agendy politycznej na najbliższe 4 czy na 8 lat kwestia państwa świeckiego, naprawdę panoszącego się kleru, naprawdę kleru, który jest przez państwo bez przerwy dofinansowany. Kto weźmie dyskusję na temat konkordatu? Kto weźmie dyskusję realną na siebie na temat praw kobiet, na temat praw wolnościowych, na temat spraw związanych z realnym podejściem prawdziwym do historii? Kto będzie pamiętał, że Polska zdobyła niepodległość i dostaliśmy ziemię zachodnie? Kto o tym będzie mówił? Kto będzie mówił prawdziwie o historii? To się wszystko rozmyje w tym eklektyzmie Platformy Obywatelskiej, od lewa do prawa. Głosując na Barbarę Nowacką, będziesz wybierał Kazimierza Ujazdowskiego, tak? Przy jakim stole ma usiąść Giertych
razem z Moniką Jaruzelską. O czym my rozmawiamy? Nie można ludzi po prostu w głowach im mieszać. Daję jasną odpowiedź. Budujemy socjaldemokrację, budujemy blok progresywny. Idziemy własną drogą, bo wiemy, że przed nami nie są tylko wybory samorządowe, ale również wybory parlamentarne, również wybory do Parlamentu Polskiego. Ja nigdy bym tego, co Barbara, nie zrobił. Uważam, że jest to zdrada ideałów. Tak nawiasem kapitalizm, tak nawiasem chadecja wyceniła inicjatywę polską. Wczoraj na konwencji nie chciałem przesadzać, ale tak się zastanowiłem dzisiaj w nocy, jak jechałem w Dąbrowie Górniczej, że może te rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Inicjatywę polską, lewicową inicjatywę polską, chadecja Grzegorza Schetyny wyceniła na jedną jedynkę w Warszawie, jedną jedynkę do sejmiku w Łódzkiem i w przyszłości jedną jedynkę dla Barbary Nowackiej albo do parlamentu, albo do parlamentu. I może tak to trzeba nazywać, po co wokół tego robić chmury demokracji, chmury jakichś niesłychanych wydarzeń, tak? Jesteśmy wspólnie, jak nie pójdziemy wspólnie, to przegramy. Czy nasze 10%, 8% dodane do Platformy Obywatelskiej to da efekt taki, że będziemy lepsi od PiS-u? Czy to nie jest tak, że jak pójdziemy razem z Platformą Obywatelską, to nasz elektorat powie, nie chcemy iść z Gowinem, nie chcemy iść z Ujazdowskim, który uważa homoseksualizm za chorobę, nie chcemy iść z tymi, którzy nie dali praw kobiet, nie chcemy iść z tymi, którzy obrażali, którzy głosowali za żołnierzami wykrętami, za narodowymi siłami zbrojnymi, za taką historią, która jest tylko częścią historii. Do tego nie robili to w sposób obiektywny, nie mówię o innych sprawach. O sprawach podatkowych. Jesteśmy za progresją podatkową, za tym, że najbogatsi powinni płacić największe podatki, najbiedniejsi albo w ogóle, albo niskie podatki. Kto to wprowadzi? Jak się dogadam z tym Schetyną, to jaki będzie efekt? Potem co, będziemy kłócili się od pierwszego dnia? Czy wy wierzycie w to, że my po prostu wejdziemy sobie do Sejmu, potem się podzielimy na grupy i będziemy sobie patrzyli w oczka? Nie będzie tak. Są ludzie, którzy wierzą w jedną ideę, są ludzie, którzy wierzą w drugą ideę. Polska jest oparta demokracja na systemach partyjnych i w związku z tym w ramach tych partii trzeba realizować swój program. Front Jedności Narodu był od lewej strony do prawej, chociaż jak wiecie, głównie siedziała tam lewa strona. Tak? W tej chwili jest taka sama sytuacja. Pytam się zawsze, czy dołączenie Barbary Nowackiej do Napieralskiego, do Arłukowicza, do Rosatiego w ramach tej chadeckiej struktury zmieni tę chadecką strukturę, czy zmieni te cztery osoby, które do nich doszły? Słyszeliście jakąś chwycistą wypowiedź Napieralskiego albo Arłukowicza na temat lewicy? Arłukowicz był szefem Ministerstwa Zdrowia. Wprowadzili in vitro na 2 miesiące przed wyborami. Zawsze z Platformą tak jest. Na 2 miesiące przed wyborami kocha lewicę i o tej lewicy godzinę po wyborach zapomina. No nie dam się na to nabrać. Nie dam się po prostu na to nabrać. Jędron. Trzymam kciuki. Nie będę walczył, bo nie wiem do końca, znaczy z człowiekiem nie lubię go, spotykam się z nim, rozmawiam. Nie wiem, co tworzy. Może to jest nadzieja. Nie można źle się odnosić do żadnej inicjatywy, której się do końca nie zna. Na pewno jest bardzo dużo ludzi, którzy nie chodzą na wybory. My nie umiemy ich ruszyć, inne partie nie umieją ruszyć ich i powiedzieć im, idźcie na wybory. Jeżeli umie, chwała mu za to. Ja w ogóle nie chcę nikogo atakować. Zresztą wczoraj mówiłem w Dąbrowie Górniczej, nie ma wroga na lewicy, nie ma wroga na opozycji. Ale chcę na tej opozycji partnerstwa, uczciwości, braku obłudy, nieściemniania po prostu. To jest naprawdę dla mnie ważne. Będziemy popierali Biedronia, będziemy trzymali za Roberta kciuki,
ciężka droga przed nim. 6 miesięcy do ogłoszenia programu, różne wybory. Zdecydował się na to. Nie jest to nasz wróg, raczej go traktuję w kategoriach przyjacielskich. Określi program, będziemy się odnosili do programu. W tej chwili po prostu niech idzie swoją drogą i myślę, że to dobrze, że tę drogę przyjął. Nikt go zresztą z tej drogi nie nawróci. Każdy musi podejmować na określonym etapie swoje decyzje. Wczoraj zaproponowałem wszystkim na opozycji 3 punkty. Po pierwsze, pilnujmy wyborów i uczciwości wyborów. Po drugie, w drugiej turze popieramy tych, którzy nie są z PiS-u. Bo ten PiS jest antydemokratyczny, tak? Jest socjalny i ten element faktycznie realizuje, ale jest antydemokratyczny. Zawsze mówię, że socjaldemokracja to nie tylko żołądek, ale również serce. A jak się jeszcze rozum zdarzy, to w ogóle jest fantastyczne, tak? Bo się zdarza bardzo. Natomiast i trzecia rzecz, która spowoduje to, że nikt tego paktu nie podpisze. Zaproponowałem taki wariant. Podpiszmy umowę, że po wyborach nie podpiszemy i nie wejdziemy w koalicję z PiS-em. No i czekam. Czekam na PSL. Niech podpiszą coś takiego, tak? Czekam na Platformę Obywatelską, która codziennie nawala w ten PiS, nawala. A jak trzeba było udzielić absolutorium Biedronowi, to razem z PiS-em Platforma mu nie udzieliła. A jak trzeba było udzielić absolutorium w naszemu koledze, gdzie Marcin, tam w górach, w Małopolsce, w Gorlicach, naszemu burmistrzowi ręka w rękę z PiS-em po prostu Rafałowi Kukli uwalili to absolutorium. Czekam na nich. No jak nie jesteście po PiS-em, podpiszcie to, tak? Cwaniak Kukiz. Rano z PiS-em, wieczorem z Platformą. A w międzyczasie jak od studia do studia chodzi, jak mnie spotka, to podaje rękę i się uśmiecha i puszcza oko. To ja mu mówię, proszę bardzo, zadeklaruj się. Jeżeli jesteś taki antypisowski, podpisz się, że nie wejdziesz. Gwarantuję wam, nikt z nich tego nie podpisze. No może mi zrobią niespodziankę, ale wątpię. Bo to jest realne pytanie. Chcecie faktycznie być po określonej stronie? To wejdźcie w to. Podpiszcie taki pakt, że nie wejdziemy na poziomie sejmików w koalicję z PiS-em. Łatwo jest przyjąć Barbarę Nowacką i jej 3 kolegów do Platformy Obywatelskiej. Trudno jest dać taką deklarację. No bo po prostu tak jest, cena tego będzie odwrotna. Co do naszych szans. Ja wierzę w Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wierzę w markę SLD Lewica Razem. 2 są koalicje, jedna platformiana, druga nasza. My mamy 20 podmiotów, ludzi, których szanujemy, których niejednokrotnie przedtem te struktury żeśmy oszukiwali. Tak, bierzemy to w koszta. Przeprosiliśmy, dogadaliśmy się z nimi. Wierzę, że spokojnie będziemy szli do przodu. Myliłem się, mówiłem, że 16 tysięcy ludzi będzie wystawionych. To nieprawda. Już wiemy z Marcinem, że będzie wystawionych na naszych listach powyżej 20 tysięcy ludzi. 23-24 tysiące. W tych dniach będziemy w przyszłym tygodniu rejestrowali listy. Nie będzie żadnych fajerwerków, bo nie jesteśmy partią od fajerwerków. To nie cyrk. Nie mamy pieniędzy. Bo nie mamy. Wiecie dlaczego? Nie chcę do tego wracać. Wszystko zamknięte, wybaczone, nie wracamy do tego. Już nie ma co wracać do historii. Ale na pewno mamy zdolność mobilizacyjną. Na pewno udało nam się przez te 2 lata, 2,5 roku przetrwać. Z marnego wyniku startowaliśmy, zobaczymy jak skończymy. W tej chwili wierzę w notowaniach na poziomie 8-9%. Realnie. Chciałem wam powiedzieć, że nikt nie będzie myślał o tym, czy Barbara Nowacka jeszcze jej nie ma w Platformie Obywatelskiej, jak będzie widział pod Szczecinem billboardy naszych ludzi, w Olsztynie billboardy naszych ludzi, czy plakaty naszych ludzi, czy ulotki naszych ludzi.
bo to jest dla was naprawdę nieważne. Ważne jest to, co myślą o was ludzie na tym terenie. Chciałem bardzo podziękować i tutaj z tego skorzystam, bo nie chcę nikogo pominąć. Chciałem podziękować byłym posłom za to, że startują. Tadeuszowi Wińskiemu, Janowi Antochowskiemu, Jurkowi Czepułkowskiemu, Władysławowi Mańkutowi, Mietkowi Jaszkiewiczowi. W tym gronie brakuje Wieśka Pietrzaka. Dowiedziałem się dzisiaj. Na pewno jak wyjadę, zadzwonię do niego. 2 lata temu prosiłem, pierwszy raz zgłosiłem taki pomysł, ponieważ nie ma nas w Sejmie. Najlepsze ręce niech idą i startują. Najbardziej znane. Bo też nie chcę nikogo innego urażać. Ale zależało mi na byłych posłach. I wiecie dlaczego. AWS swego czasu nie wszedł do Sejmu ze względu na barierę 8%. Wystawił wszystkich byłych posłów. Wszyscy weszli do sejmików. Partia jest partią ogólnopolską. Musi grać swoimi wszystkimi aktywami. A ludzie, którzy nam pomagają w tej chwili, to są ludzie, którzy mogliby tego nie robić, a robią, bo wierzą w tę ideę, którą żeśmy zaczęli. I którą, moim zdaniem, będziemy dalej rozwijali po powrocie do Sejmu. Dziękuję również wszystkim tym, którzy się zgodzili kandydować. Wierzę w to, że wejdziecie i że wejdziemy w różne struktury samorządowe. Ja startuję ze swojego okręgu Płocko-Ciechanowsko-Żyrardowskiego. Jestem z Podprzastysza, tam się urodziłem, startowałem tam do Sejmu, startuję i wierzę, że wezmę mandat. Chociaż w moim okręgu startuje pan Adam Struzik, który zwykle na tam kilka tych mandatów bierze 4 albo 5. Walczę, będę walczył. Zrobię wszystko, żeby jak najwięcej procent uzyskać dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Będę radnym albo nie będę radnym, chociaż będę walczył, żeby nim być. Ale będę walczył po to, żeby każdy mógł popatrzeć na mnie i powiedzieć, nasz lider walczy, tak? A jak zginę nam głowa, będzie trochę przekręcona, krwi się trochę poleje, ale przynajmniej w ważnej sprawie. Zresztą uważam, że jakbym nie walczył, to by kilka osób powiedziało, ty nie walczysz, to i my nie walczymy. Jest czas walki, po prostu. Sprawdźmy się. Struktura przeszła najgorsze lata. Najgorsze 2 lata, żeśmy nie weszli do Sejmu. Wszyscy mówili, że się rozpadniemy. Nie rozpadliśmy się. 320 powiatów wystawiamy listy. W 85 sejmikach wystawiamy listy. Ja wiem, jak trudno jest tworzyć listy. Wiem to. Bo stworzyłem własną listę. Wydawało mi się, że wszyscy przylecą i powiedzą, chcemy na liście przewodniczącego. Był to prawda, nikt nie przyleciał. Musiałem latać po wszystkich i prosić, żeby po prostu startowali. Taki jest świat, takie jest życie. Ale ja wierzę w to, że jeżeli wejdziemy z tymi notowaniami, to wszystkie, zauważcie, wszystkie pracownie mówią nam tak, będziemy współrządzili w 8 województwach, bo się nie da skleić inaczej. Mówię o ostatnich badaniach Ibrisu, które ogłosili, jak byliśmy w Krynicy, tak? W 8 województwach. W tej chwili współrządzimy w 1,5 województwie, tak? A jeszcze 3 województwa albo wygra Platforma, czyli Prąd Demokratyczny ze wszystkimi innymi partiami, w tym nami, albo PiS. No, nie wiadomo, albo tak, ale jeżeli tam będzie tak, że będą siły demokratyczne wygrają, to wygrają 1 albo 2 mandatami. Wierzę, że naszymi. No to będzie progres. Grzegorz Schetyna w Krynicy Zdrój ogłasza, że jak będzie współrządził 8 sejmikami, to będzie miał sukces. No po prostu ściema, ja po prostu słyszę to i mnie naprawdę spodnie opadło. No, rządzi 15 sejmikami i mówi, że jak będzie miał 8 sejmikami, będzie rządził, to będzie miał sukces. Grzesiek, będziesz rządził 1, to byś miał jeszcze większy sukces. Super. Naprawdę mówię wam, uśmiech na twarzy, przetrwaliśmy, w tym tygodniu zarejestrujmy listy. Powoli, kawałek po kawałku. Nikt nie ucieka, nikt nie przychodzi szybko. Praca daje efekty. Tak jestem nauczony na wsi Podprzastyskiej. Daje efekty.
Nie ma możliwości, żeby obecność w 96 powiatach Marcina Kuraska i moja nie dała efektów. No, my dajemy nadzieję, ale dajemy też spokój. Mamy swój charakter, mamy swoje swetry, mamy swój język, ale również prowadzimy naprawdę stabilnie tę partię, bez wygłupów. Nikt się nie kompromituje, nikt się nie rozjeżdża, a jak jest jakiś błąd, to szybko go modyfikujemy. To jest za duża partia, żeby nie było błędów. Umiejętność polega na tym, żeby szybko na nie reagować, tak? Łącznie z wymianą kandydata na prezydenta Warszawy, którego wymieniliśmy w przeciągu 12 godzin. Po prostu będą błędy. Będą błędy, będą sytuacje trudne i spokojnie wtedy, dopóki sił starczy, trzeba reagować. Mamy swój elektorat. Ten elektorat nie pójdzie w bok bez względu na to, czy Robert Biedroń stworzy partię w tej chwili, czy nie stworzy. Nie pójdzie w bok za Barbarą Nowacką, bo ten elektorat, który miał od nas odejść, już odszedł. Ludzie mówią, Robert Biedroń zabierze wam ludzi w wyborach samorządowych. Zawsze mówię, myśleć. Przecież on nie wystawia list. To gdzie on nam zabierze? Znaczy, na kogo mają ludzie głosować? Przecież nie będzie partii Roberta Biedronia za półtora miesiąca. A jeżeli my będziemy mieli dobry wynik, będziemy mieli naprawdę silną pozycję do współpracy, nie do negocjacji, do współpracy, bo lewica w Polsce, socjaldemokracja w Polsce wcześniej czy później musi zacząć na zasadach partnerskich współpracować. Ja w to wierzę, ale nie zrobię tego z nożem przyłożonym do gardła, z pistoletem przyłożonym do skroni. Ja mam partię, w której jest 23 tysiące ludzi płacących składki, która ma 340 struktur powiatowych, która ma drugą liczbę prezydentów i wiceprezydentów po Platformie Obywatelskiej, która jest dumna, która ma swoją tożsamość, która wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej, dała Polsce konstytucję. Kwaśniewski podpisał wejście Polski do NATO. Mieliśmy czterech dobrych premierów i dobrego prezydenta. Mamy swój dorobek. Mamy swój elektorat. Mamy przedstawicieli tego elektoratu, który siedzi na tej sali. Wszyscy nam mówili, jak nie będziecie mieli młodej partii, ludzi po 18 lat w całym, w 80%, to się rozwalicie. Nikt się nie rozwali. Młodzi ludzie przyjdą, jak będą widzieli szansę w realizacji swoich interesów. Żeby realizować interesy młodych ludzi, trzeba wchodzić do samorządów i pomagać młodym ludziom poprzez przedszkola, poprzez żłobki, potem wejść do Sejmu i pomagać również młodym ludziom. Nie będę młodym ludziom obiecywał mieszkać za 100 zł z metra kwadratowego, bo nie dam tego. I zobaczycie, że się ludzie zmęczą tymi obietnicami, tą ciągłą walką między PiS-em a Platformą Obywatelską. Nie wpiszemy się w to. Jesteśmy trzecią, spokojną, mądrą, racjonalną siłą. Naprawdę. Teraz otworzę 10 stron i przeczytam wam, co mi napisała Anna Żukowska. Żartuję. Posłuchajcie. Wszystkiego wam najlepszego życzę. Marcin Kulasek, świetnie nam się współpracuje. Naprawdę. Człowiek z tej gminy. Powiem szczerze, jesteśmy ze sobą 24 godziny. Nasze żony zaczynają być do zazdrosne. Ale świat idzie do przodu, naprawdę. Dziękuję serdecznie. Myślę, kolego Włodku, przewodniczący nasz, że z tymi żonami nie jest aż tak źle. Bo... No właśnie.